Kurs Simultus część czwarta status monitor, zadajnik gamepad. Wartości zmiennych binarnych oraz liczbowych możemy zmieniać przy pomocy status monitora lub zadajnika sygnałów. Możemy to zrobić również przy pomocy gamepada. Jeżeli nie wykorzystujemy w naszym programie ani rejestrów, ani znaczników, to wartości wejściowe funkcji możemy zmieniać z zadajników. Na karcie IO mamy do dyspozycji przycisk chwilowy oraz przełącznik. Po wstawieniu tych bloków funkcyjnych na diagram symulacji, na panelu po lewej stronie pojawią się odpowiednie przyciski i przełączniki. Możemy nadać im nazwy, a po uruchomieniu symulacji obserwować ich stan na diagramie. Jeżeli w programie wykorzystujemy również markery, np. marker M1, to jego stan możemy zmienić również w status monitorze. Jeżeli natomiast chcemy zmienić wartość liczbową, to mamy dwie możliwości. Pierwszą z nich jest suwak, który pojawi się w momencie, gdy na diagram wstawimy blok funkcyjny o nazwie Slider. Możemy też wykorzystać rejestr, np. rv2 i wartość tego rejestru zmienić w status monitorze. Wykonamy teraz na tych dwóch wartościach prostą operację matematyczną. Na przykład możemy je dodać. Wynik tego działania przekażemy na przykład do rejestru RV5. Wszystkie wykorzystane w naszym programie znaczniki, czyli vm1, vm2 oraz rejestry vr2 i vr5 są widoczne w status monitorze. Uruchomimy teraz symulację, żeby sprawdzić, jaki jest wynik działania. Wynik tego działania powinien zostać wstawiony do rejestru VR5. Wartość pierwszą nastawimy suwakiem na 30. W rejestrze VR5 powinna się pojawić wartość 30, ponieważ w rejestrze VR2 znajduje się wartość 0. Zmienimy teraz przy użyciu status monitora wartość rejestru VR2 na 15. Widać, że w rejestrze VR5 pojawiła się wartość 45, czyli suma wartości nastawionej przy pomocy suwaka i wartości z rejestru VR2. Zmieniając pozycję suwaka, zmieniamy wynik działania. Kolejnym sposobem nadawania wartości zmiennym jest wykorzystanie Pada do gier. Aby to zrobić, na diagram naszego projektu musimy wstawić blok o nazwie GamePad. Stan przycisków Pada będziemy mogli wykorzystać jako wartości binarne, a pozycje joysticków jako wartości liczbowe. Pad podłączony do komputera jest wykrywany automatycznie. Zostanie on wyświetlony w liście w okienku właściwości. W tym momencie do komputera nie jest podłączony żaden pad, dlatego na liście nie wyświetla się żadna nazwa. W projekcie może być zastosowanych kilka padów jednocześnie. W pokazanym przykładzie zastosowano jeden pad którego joystick służy do sterowania ruchem wózka widłowego, a przyciski służą do sterowania ruchem jego wideł. Po prawej stronie ekranu widać stan wyjść bloku funkcyjnego, a po lewej zachowanie się modelu wózka. Używając przycisków przypisanych do odpowiednich funkcji można je rozsunąć, podnieść lub pochylić. Można jednocześnie używać wielu przycisków. Sterowanie wózkiem odbywa się tak naprawdę poprzez sterowanie odpowiednio powiązanymi ze sobą układami współrzędnych. Powiązania te są widoczne jako drzewko po lewej stronie ekranu wizualizacji oraz jako linie łączące układy współrzędnych w widoku 3D. Zastosowanie pada daje dużo możliwości. Możemy na przykład spróbować stworzyć własną grę w środowisku programu lub wykorzystać go jako prostą konsolę z przyciskami sterującymi naszym urządzeniem.